Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina, 19. niedzielę zwykłą. Jest czas ciągle wakacyjny. Dzisiaj też w takim składzie troszkę mniejszym. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajmy dzisiaj Ewangelii Mateuszowej, rozdział 14, wersety 22-33. Jezus chodzi po jeziorze. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynawił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg. Zanim odprawi tłumy, gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ewangelia rozpoczyna się takim krótkim stwierdzeniem: gdy tłum został nasycony, Jezus przynajmniej uczniów. A więc trzeba nam się odwołać do kontekstu dzisiejszej Ewangelii. Do cudownego rozmnożenia chleba nad jeziorem. A nawet chyba jeszcze wcześniej do nauczania w przypowieściach, bo cała ta część Ewangelii Mateuszowej, mowy w przypowieściach, ma też pewne wielkie znaczenie, że Jezus uczy, czy mówi w przypowieściach do tłumów, tymczasem wyjaśnia przypowieści uczniom. W ten sposób i formuje, daje im słowo o swoim królestwie, żeby to słowo rozumieli, żeby jego Boga przyjęli, żeby to królestwo stało się im o wiele bliższe. A teraz rozmnożenie chleba, taki szczególny znak. Warsztat ewangelizacyjny. Warsztat pastoralny. Ćwiczenie praktyczne, prawda? Gdzie Jezus dąży do wzbudzenia w sercach swoich uczniów, czyli apostołów, tego samego współczucia, które ogarnia Jego na widok głodnych tłumów ludzi. Czyli, że Królestwo Boże to nie sprawa tylko doktryny, żeby doskonale znać, jakby rozumieć Pisma, w tym wypadku już nauczanie samego Pana, ale że Królestwo Boże to jest konkretne życie. Są konkretni ludzie już o nowym sercu. Ludzie, którzy mają tak jak Jezus otwarte oczy, które nie boją się widzieć ludzkiego cierpienia, ludzkiego głodu, otwarte serce, które nie lękają się współczucia, czyli takiego wewnętrznego zaangażowania na rzecz potrzebującego brata czy siostry, i miłosierne ręce, które są gotowe zaangażować wszystkie nasze siły na rzecz służby ubogim, nie patrząc na to, że pozornie nie możemy nic zrobić. Ciekawe, że tydzień temu czytaliśmy o tym, że uczniowie chcieli tłum odprawić, odesłać, ponieważ czuli się bezradni wobec wielkich potrzeb tych ludzi. Byli głodni. Tymczasem Jezus chciał zupełnie coś innego. Chciał tym zatrzymać. Działał wbrew swoim uczniom, żeby ich czegoś nauczyć. Potem po rozmnożeniu chleba, po nasyceniu, nakarmieniu, wygląda na to, że to uczniowie jednak chcieli zostać z tym tłumem rozentuzjazmowanym. Ponieważ święty Mateusz, który opowiada wszystko tak krótko i syntetycznie, wycina całą tę barwną
dramaturgię opowiadań świętego Marka, zostawia to, co istotne, ogranicza się do jednego słowa tylko Mateusz, że Jezus przynaglił swoich uczniów, czyli wręcz wepchnął ich do tej łodzi, jedźcie, nie? Jakby wbrew ich woli, znowu. Tekst grecki mówi dosłownie, że ich przymusił. Tak, przynaglił, tutaj tłumaczy Biblia Tysiąclecia, a więc znowu działa przeciw ich intencjom, no bo jak dopowiada święty Jan w swojej Ewangelii, że czyli go wołać królem. Tłum Jezus ogarnął entuzjazm, otrzymali chleba, otrzymali igrzysk dużo, chcieli go porwać, czyli zniewolić Jezusa, żeby go wołać swoim królem, który będzie im dawał ciągle chleba i igrzysk. I Jezus usunął się od nich na górę. Tymczasem uczniowie chyba chcieli zostać, nie? Bez wątpienia uczniowie chcieli zostać. Jezus chyba ich ocala w ten sposób, wciskając ich w tą łódź i odsyłając na drugi brzeg, bo może by ulegli jakiejś wizji, że oto są fantastyczni, wspaniali. Przez ich ręce przeszło tyle chleba, są, no, można być ministrami tego nowego króla. Chcieli niejako skonsumować cud Jezusa, to znaczy nakarmić własną pychę. Być może. Może, ale może uznali, że to jest moment, żeby realizować plany o Królestwie Bożym, rozumianym konkretnie, politycznie, że ten tłum obwołuje Jezusa królem, jak zaznacza Jan Ewangelista. I coś się zaczyna dziać wreszcie, prawda? Zaczyna jakieś królestwo przybierać konkretny kształt. Jest król, jest jego dwór i są jego poddani, którzy są pełni entuzjazmu. Tymczasem w tej formacji uczniów Jezusowi chodzi o coś o wiele więcej. Jezusa zupełnie nie interesują polityczne dążenia czy intencje niektórych z jego uczniów. Zupełnie go to nie interesuje. Jego interesuje inne królestwo. I odsyłając uczniów na drugi brzeg, sam usuwa się, ciekawe, na górę, żeby się modlić. A góra jest symbolem bliskości Ojca, symbolem modlitwy. Może jest tu jakieś nawiązanie do kuszenia na pustyni, gdzie diabeł wyprowadził Jezusa na górę, żeby mu pokazać wszystkie królestwa świata. Tymczasem Jezus chroni się w woli swego Ojca. Rozmawia z nim całą noc na górze, rozumianej inaczej, nie jako płaszczyzna, miejsce władania, miejsce władzy, dominacji, manipulowania ludźmi przy pomocy cudownych wydarzeń, żeby ich porwać za sobą. Jezus nakarmił ludzi po to, żeby mieli siłę, tak jak on, iść drogą posłuszeństwa Ojcu, pełnienia Jego woli. Żeby byli wolnymi ludźmi, a nie po to, żeby ich zmanipulować i zmusić do posłuszeństwa sobie. I w ten sposób widzimy, że Jezus się modli, sam przebywa na tej górze, tymczasem uczniowie płyną nocą. Szczególny obraz. W Piśmie Świętym noc i jeszcze woda są symbolami śmierci. Wydaje się, że tutaj w tym momencie następuje w narracji ewangelicznej takie przejście od sytuacji niezwykle konkretnej, gdzie Jezus pokazuje swoim uczniom, że polityczne królowanie to, krótko mówiąc, nie tędy droga dla nas. Uciekajmy od tego. Przechodzimy nagle do sytuacji niezwykle symbolicznej, do doświadczenia mistycznego, gdzie wszystko staje się symbolem misji Kościoła po zmartwychwstaniu Jezusa, odejściu do nieba wtedy i potem w ciągu wieków, nie? I ta właśnie łódź na ciemnych wodach jeziora pośród nocy, pośród wiatru. To jest obraz Kościoła po odejściu Chrystusa do nieba, Kościoła prześladowanego, Kościoła często bliskiego jakiegoś poczucia zagubienia pośród zagrożeń, pośród wątpliwości, pośród problemów, konfliktów, napięć, które były we wspólnocie, dla której Mateusz pisał tę Ewangelię. Ale czy nie trzeba było, zanim będziemy patrzyli na to taką duchowe wyjaśnienie tej perykopy,
Czy nie trzeba było, by odczytać ją tak, jak jest napisana? Że no po prostu płynęli tą łodzią, że nagle przychodzi ten wiatr, który nad jeziorem Genezaret, kiedy spada z gór, rzeczywiście sprawia, że fale są potężne i to jezioro zachowuje się jak morze, jest bardzo niebezpieczne. Że no, przed nimi noc i otchłań. I teraz widzą Jezusa, który idzie po tej wodzie. To jest po prostu niemożliwe. Nikt nie chodził po wodzie. Takim Panem, który ma władzę nad wodą, nad nocą, nad ciemnością, nad otchłanią, jest w Starym Testamencie zawsze Bóg. Więc pomyśleli, że to zjawa. Człowiek, który przeżywa lęk, jemu się rzeczywistość myli z tym, co jakoś lęk mu pokazuje w środku. No, trudno tak, wierzyć, że to jest, że to mógłby być Jezus. Problemy, które przeżywamy, ktoś ma problem ze zdrowiem, ktoś inny z utrzymaniem całości rodziny, ktoś inny z pracą, czy jakąś niezgodą z bliskimi. Wydaje się, że problemy, które mam, które mnie przytłaczają, są o wiele bardziej realne niż Jezus, który co prawda mówił, jestem z wami, ale jednak jego obecność wydaje się taka wręcz iluzoryczna, jak zjawa. Trudno się tego słowa jakoś uchwycić, kiedy mi się wydaje, że ja za chwilę zatonę, prawda? Że te problemy mnie pokonają. To słowo Jezusa, ja jestem, ego eimi. Słowo, które jest objawieniem Boga obecnego. Można odczytać tak dosłownie, to znaczy, nie bójcie się, to ja jestem, po prostu jestem ja, nie kto inny, Jezus, nie? Ale też możemy je odczytać o wiele głębiej. Wiemy, że jest to imię Boga, którym on przedstawił siebie Mojżeszowi i Izraelowi, kiedy Mojżesz boi się wracać do Egiptu, a Izraelici są na krawędzi eksterminacji. Wtedy Bóg mówi, jestem z wami w tej konkretnej sytuacji, w której jesteście pełni lęku. Jego imieniem jest, po prostu jego imię oznacza jestem. Jestem. I to jestem. Nie jest jestem jakieś filozoficzne, metafizyczne istnienie, które Bóg zawdzięcza samemu sobie. To jest jestem takie, jakie słyszy dziecko z ust ojca albo matki, kiedy krzyczy ze strachu w ciemnym pokoju. A tata mówi, jestem. Jestem. Nie bój się, jestem. Tego rodzaju jestem, zwrócone do nas. Nie? Chyba Piotr nie dowierzał i apostołowie chcą to sprawdzić, czy rzeczywiście to on. Jeśli to ty, pozwól mu przyjść do siebie. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A więc chcę zrobić coś, co jest po prostu niemożliwe. Woda jest symbolem śmierci, umierania, śmiertelnego zagrożenia, nad którym człowiek nie panuje, a jednak wiara rozumiana jako relacja z Jezusem daje taką możliwość. Przezwyciężyć ten lęk. Żeby chodzić po wodach śmierci, tam gdzie normalnie człowiek ginie. Ty możesz przetrwać, możesz iść. To niezwykle istotne to, co powiedziałeś, że wiara jako relacja do Jezusa, jako, że moje ucho słyszy to Jego Słowo i daje posłuch temu Słowu. I dlatego jest możliwe robić no, coś, co jest dla człowieka niemożliwe. Zobaczmy, że cała ta scena jest dialogiem, prawda? Oni krzyknęli ze strachu, Jezus zaraz przemówił odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Potem Piotr, Panie, jeśli to Ty każ mi przyjść do siebie, Jezus mówi, przyjdź, Panie, ratuj mnie, czemu zwątpiłeś małej wiary, odpowiada Jezus, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Dialog, prawda? Taka jest natura naszej wiary. Bycie w nieustannym dialogu z Jezusem, w którym jest obecny, jest obecna ta nasza relacja do Niego, nasze przylgnięcie osobiste, ale też jest obecny nasz strach, nasza słabość, nasza kruchość. Zobacz, jaka fantastyczna szkoła ucznia.
ponieważ na początku, kiedy było rozmnożenie chleba, patrzyli na Jezusa jak na kogoś, kto dokonuje cudowne rzeczy. Ma możliwość rozmnażać chleb, ma możliwość nakarmić ludzi głodnych, a oto weszli w pewne doświadczenie mistyczne, w pewną głębię. Coś, co tam, pociągnięcie jakby tłumem, idą za tłumem, który mówi, to jest nasz król, obwołajmy go królem, i oni by chcieli tutaj już być blisko tego króla. Tymczasem ten król ich wprowadza, jak wspomniałeś, zupełnie inny wymiar swego królestwa. Pokazuje, kim jest rzeczywiście. Prawdziwie jesteś Synem Bożym. I można powiedzieć, że to doświadczenie wiary, zarówno rozmnożenia chleba, jak i chodzenia po wodzie, inicjuje ich do praktykowania wiary na co dzień, nieustannie, w życiu Kościoła, przez całe życie apostołów i przez wszystkie wieki istnienia Kościoła. Inicjuje ich do nieustannego błogosławienia Boga i dawania siebie razem z Jezusem, z chlebem Jezusa, z Jego ciałem i krwią w Eucharystii. Bo Jezus wręcza każdemu z nich koszyk z łąkami chleba na znak, to czyńcie na moją pamiątkę, ciągle na nowo, prawda? Multiplikacja tego, co uczynił Jezus. Na tym polega ta inicjacja. I tutaj znowu mamy inicjację w to chodzenie po wodzie, czyli chodzenie w wierze, gdzie Kościół istnieje wbrew prawom historii, prawom fizyki, można by powiedzieć, prawom psychologii. Wszyscy nieustannie wieszczą koniec Kościoła, a Kościół na przekór wszystkiemu istnieje i spełnia swoją misję, ponieważ jest w nim Jezus i jest ktoś, kto, i są ludzie, którzy są z nim w autentycznym dialogu wiary. Nie? Wzór dla nas, żeby tak żyć. Odkrywaliśmy, że tydzień temu odkrywaliśmy to, że kluczem jest wiara. Wydajcie im jeść. I było to możliwe, ponieważ zaczęli słuchać Jezusa, zaczęli patrzeć na Niego, a teraz Jezus ich wprowadza w jeszcze większe doświadczenie wiary, bo oto zaczynają, czy rozpoznają Jego nie tylko jako cudotwórcę, nie tylko jako uzdrowiciela, ale wyznają z jakąś wielką głębią Jego bóstwo. Nikt nie ma władzy nad wichrem, nad jeziorem, przede wszystkim nad otchłanią i śmiercią. Tutaj można powiedzieć, że zobaczyli, antycypując, Chrystusa zmartwychwstałego. Tak. Moglibyśmy zadać sobie pytanie na taką osobistą medytację. Jakie było w moim życiu doświadczenie ciemności, burzy, strachu, kiedy Jezus przyszedł i powiedział mi, przyjdź, chodź. Czy nie chodzi tutaj w tym fragmencie a Mateuszowi, ewangeliście, o uciszenie jakichś burz w naszych sercach, o jakieś wyciszenie naszych emocji? Chodzi o coś o to takie zbyt psychologizujące rozumienie. Chyba chodzi o coś głębszego i szerszego, prawda? Doświadczenie egzystencjalne. Chodzenie po wodach śmierci to jest kerygmat. Kerygmat, który mówi o tym, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Kerygmat, który nam mówi, że Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana i daje nam nowe życie. Że to, co mnie do tej pory zabijało, nie tylko straszyło, nie tylko, że ja mam jakieś wewnętrzne zamieszanie, że ja mam jakiś niepokój wewnętrzny. To jest coś, co zabija mnie jako człowieka. Grzech, który sprawia, że ja tonę, że ja ginę. Śmierć, ta duchowa, szatan, który mnie wprowadza w jakąś kompletną destrukcję mojego życia. Odkrywamy tutaj, że Chrystus to wszystko pokonał. Że ja mogę po tym wszystkim chodzić, to znaczy, że ja nie muszę być sługą grzechu, nie muszę być sługą moich niskich namiętności, że nie muszę być, krótko mówiąc, niewolnikiem. Jestem synem. Jeżeli mamy takie właśnie doświadczenie, że w jakiejś ciemności, w jakimś doświadczeniu tej nocy i burzy
Jezus powiedział mi, do mnie przyjdź, i ja przyszedłem do Niego, to mogę z kolei patrzeć z pewnym spokojem na kolejne doświadczenia przeżywane w Kościele, w tej właśnie łodzi Kościoła, bez krucha, słaba i bezbronna, kiedy Jezus kolejny raz mi zrobi taką lekcję wiary, stawiając mnie wobec jakichś przerastających mnie sił, zagrożeń, i powie mi znowu przyjdź. Ja będę mógł mieć znowu doświadczenie umierania i zmartwychwstawania z Nim dzięki jej relacji z Jezusem, że to jest chyba coś, nad czym się warto zatrzymać w naszej niedzielnej medytacji. Na przykład przychodzi ktoś z wielką łapówką, mówiąc, masz dostęp do, masz różne możliwości, proszę, żebyś mi coś tam umożliwił, i tutaj dla Ciebie wielka gratyfikacja, powiedzmy, no, miliony złotych. Nie jest łatwo. I słyszałem teraz ostatnio taki przypadek, że jeden z chrześcijan mówi, nie, dziękuję bardzo, ja w to nie wchodzę. I człowiek się, ten, który mu ofiarował tą łapówkę, mówi, niemożliwe. Pierwszy raz spotykam człowieka, który nie dał się kupić. Ma jakiś inny sposób istnienia, inne oparcie, prawda? Tymczasem no, sam nie jest bogaty. Można być po ludzku potrzebował tych pieniędzy. A jednak jest no, wiele takich sytuacji, gdzie mówimy, chodzimy po wodach śmierci, bo nie dałem się wciągnąć. Nie dałem się jakby wchłonąć przez ten świat, przez jego logikę, przez Jego prawa. Po prostu się temu oparłem. Jezus chce, żebyśmy byli wolni od zła i oparci o Boga, dzięki temu wyposażeni, można powiedzieć, bardzo mocno w Bożą Wszechmoc. Nie dlatego, że ją posiedliśmy, ale dlatego, że Jezus przez wiarę daje ją na nasze usługi. Niesie nas na swoich rękach, prawda, po tych wodach śmierci. Dzisiejsza medytacja jest niezwykle głęboka i niezwykle obfita. Tak? Głębsza niż jezioro Genezaret, które ma kilkaset metrów głębokości. Zapraszamy do głębokiej refleksji, jak najgłębszej. Przez Józef Maciąg. Do usłyszenia i do zobaczenia.